Witam wszystkich w nowy rok, w kolejnym odcinku z serii jubileuszowej bitwy. No cóż, Sylwester minął, święta minęły, ten czas szybko mija. No, miejmy nadzieję, że 2021 rok no będzie lepszy, że już ten wirus, no nie wiadomo, czy się zakończy, skończy, teraz niby te szczepionki. Witam w ogóle jubilata, a jest z nim w tym odcinku Rudy 102-2006. Witaj. Witam. Jak myślisz, 2011 rok to będzie już koniec wirusa, czy jeszcze nie? Powinno w końcu już się skończyć, bo w Chinach ucichło, do czego w Polsce jeszcze się trzyma. No zobaczymy, zobaczymy. W plutonie jubileuszowym zagra z nami twój kumpel z klanu, Mati 2003. Witaj, Mati. Siemaneczko, cześć i czołem. Dobra, no cóż, na początku jeszcze 2-3 pytania i jedziemy już z tym jubileuszem. Rudy 102 2006. Coś mi się wydaje, że Rudy 102 z wiadomych powodów, czołg z serialu Rudy 102. Cztery pancerni pies. Właśnie, cztery pancerni pies, bardziej. Cztery pancerni pies, przepraszam najmocniej. No, świetny serial. Czołg T-34-85, wiadomy. No i 2006 to co? Konto? Nie, to rocznik. Jak ci powiem, tylko to jest rocznik. Tylko ale jak rocznik? Urodzenia mojego. No to urodziłem czekaj, się czekaj, czekaj. W 2006 się urodziłem. To ty masz 14 lat? 15. Aha. O, nie brzmi na tyle. No właśnie głos taki już... Mutacja. Po 18. No dobra, to tu się zaskoczyłem. Ale czekaj, masz 15 lat, a w 2006 się urodziłeś? Czyli co, 1 stycznia masz urodziny? Nie, dopiero jutro będę miał, ale rocznikowo to jest już to 15, bo o co chodzi. Czyli jutro masz urodziny? Tak, jutro urodziny. Ja nie będziemy. Ty, no to nie wiem, czy to tak dobrze mieć urodziny od razu po Sylwestrze, nie? Bo to trzeba przedłużać Sylwester. No trzeba. No ale ty jeszcze w takim wieku, gdzie za bardzo też imprezować nie możesz chyba, nie? No nie za bardzo, no. Tak trudny czas na razie zrobił. Tak jest. Dobra, zerknę na twoją infografikę. A więc 20 tysięcy bitew, za chwileczkę będziesz mieć rozegrane. Grasz wszystkimi rodzajami czołgów, nawet sporo artyleriami pograłeś, najwięcej czołgami ciężkimi. To akurat tymi artyleriami to był błąd wielki, bo zaczynałem jako niedoświadczony gracz, to myślałem, że artylerią będzie łatwo i tak przyszło samo z siebie. Jeżeli chodzi o twoje ulubione czołgi w garażu, ile masz w ogóle czołgów w garażu? 57 pojazdów. I jaki w tej chwili jest twój ulubiony pojazd? No w tej chwili, przez te parę bitew, to na pewno będzie CSK, ta polska dycha, co obecnie na bitwę chcę zabrać. Też na pewno jednym z moich bardziej ulubionych pojazdów będzie dzik, no to ten obiekt 268, wersja czwarta. I równie dobrze mi się przyjemnie gra też czołgiem Firefly. Znaczy nie Firefly, tylko ten Sherman Thunderbolt. On też jest bardzo przyjemny. Mhm. No i cóż, jeżeli chodzi o CSK 63, czołg 10 poziomu, postanowiłem sobie go na szybko zrobić przed nagraniem odcinku z wymiennego doświadczenia i ze schematów, tak? Wybudowałem ten oto pojazd. No i to będzie moja pierwsza bitwa na CS-63. CS-63, on ma ten dodatkowy tryb mobilności, nie? Tak. Tak, tylko że tu powiem tyle, że zaczynasz bitwę z tym trybem szybkim, jakby ci to powiedzieć, i wtedy celownik jest bardzo rozjechany i nie da się praktycznie trafić. Trzeba włączać ten tryb przyciskiem, czy on sam? X-em, jak na przykład w szwedzkich czołgach, to niszczycielach ten tryb ostrzału. Mhm, dobra. No to co, jedziemy? Jedziemy, oczywiście. A więc 20-tysięczna bitwa za chwileczkę będzie rozegrana w plutonie. Moja pierwsza bitwa na CS-63. Mati wziął 60 TP, czyli Mati zapewne do miasta. Oczywiście, no pod medy to tak średnia mapa, można powiedzieć. Nie no, da się pojechać na zielone i wiesz, zrobisz trochę roboty, bo te 80 na godzinę pojedziesz, to
Szybciej niż szkołówki chwilami będzie jechał. Ano. Ty to zobaczę. Zobaczę, tak, jak on... Widzisz, masz taki liczniczek, taki z turbinka, jakby ci się kręci, co nie? To wtedy jedziesz tym szybkim. A to zobaczymy, jaki ma start. Aż jestem ciekaw. Co to, 8 dych to jedzie? Turbina? 8 dych może ci wycisnąć, tylko wtedy raz mi wycisnę 8 dych na nim, a to takie... No to widać już. Poznali. Kurde, to zapieprza. 60 ponad? O, to tyś mnie o, tak? Przepraszam. Jok mnie wyjebał. O kurde. Dobra, spoko. No, celownik faktycznie rozwalony. No, 70, no ty 80 pojedziesz, jak się dobrze rozpędzisz. Celownika w kopie. No, mam 79 było. No. Tylko, że jest jedna wada, jeżeli włączasz tryb szybki, wtedy jakby zatrzymujesz się na chwilę. A, właśnie teraz się zatrzymałem. I to najlepiej robić przed jakąś osłoną, wtedy jesteś bezpieczny i... Zrobiłem to za bunkrem. Pojazd przeciwnika uszkodzony. Aj, nie trafiłem. O kurde, ale spłynął. To... Pokusik ładny. Noż. Aj, odbił się o projektu. Artaka D. 521, no tak. Artaka D. Artaka D na granatubie. Czy nie na tubie, tylko na tej długiej. Już KDS eta. Odbił się. Pojazd przeciwnika został trafiony. On będzie próbował przejechać, więc... Spróbuj... O, widać, widać, widać go było. Spróbuj. Pojazd przeciwnika został trafiony. Przeładowanie jakieś szybkie nawet. O, fajne, fajne, fajne. Tam mamy typa 61 tylko. Tak, tylko ale chyba mamy jego. Trzy TDK-i gdzieś tam, więc. TDK-i raczej będą po tej stronie od B9, mówię za nim. Bo tam jest taka fajna kampa i. Czyli nie ma co jechać na typka. Nie warto, bo jeszcze zbierzesz od trzech arc, to zamykane będzie. Jedzie? To jadę po prostu. Jedź, tak powiedzie STB i Tadek jakiś, co nie? To co, ruszamy tam na to? No to włącz... O, jedzie ten, czekaj. 430 to bardzo będzie. Jedzie 430. Czekaj, spróbujemy ją snajpić. Tego, typa uważaj, uważaj. Osoby. Ostatka widzisz? Bo ona tak wychyla dziwnie. Street stoi na tym, na tych sektorach na tej góreczce takiej śmiesznej. Pozostałem od niego. Obiekt przeruszył. Znaczy to obiekt też no nic nie zrobi, bo ona tutaj armaty nie ma. Nawet jeśli to ma sekurację, to jest łatka. Jak tylko tej przyjedzie, to go łupnie ładnie. Uszak wypycha tego
100, więc jak go wypnie, to może się uda go spanczyć. O! Podjechał streetem. Tak, bo głupie jest. Twardziel. Po tych buffach jeszcze? Przeciwnik został trafiony. Strzeliła. O, boże, nie wiem. Nie. Kwestia jest taka, że tam... O! O kurde! Przyjechał streetem. No, jeszcze już desetki dostałem. Dobra, ja już niestety. No, niestety, artyleria. O, jest dobre. No cóż, jak to w tych jubileuszach bywa, nie? No niestety, klątwa chyba jakaś. Mi się wydaje, że jednak powinniśmy stamtąd uciekać na drugą flankę. Nie powinniśmy, ale mieliśmy też dobry przeszlący czołg, co wyjeżdża, więc taka decyzja musiała być szybka właśnie i też no, nie wiem właśnie. No w każdym razie CS63 potrafi szybko uciec, włącza się XM moduł do spieprzania, no i może coś by z tego wyszło. Mhm. O! No masz arta, to by się no to powyciągała. Miałeś szansę na Kołwanowa ta arta, ale... No. To trzeba, musiałbym mieć takie szczęście, żeby to wygrać. Małza wysadzić, 430 wysadzić, no. Dobra, no niestety porażka. No cóż. Ale nie pierwsza i nie ostatnia porażka. Tak jest, przynajmniej jubileuszowa bitwa. Ja oczywiście zagrałem jak totalny noob. Mati i Rudy no też nie są za bardzo zadowoleni, ale coś tam ustrzelaliście, nie? No, wiadomo. No, było dobrze, nie najgorzej. Pobrzynik. Tak jest, w przeciwnej drużynie Esetka, którą tam strzelaliśmy, to prawie 6 tysięcy obrażeń. No ładnie. No i ten ładnie. STB-1 też nastukał, więc te dwa czołgi zrobiły im tam bitwę. No i podsumowując, 20-tysięczna bitwa zaliczona. Za niedługo chyba ty, Mati, będziesz jubileuszował, nie? A no, za niedługo, tak. Za 1500 bitew. No to może spotkamy się w podobnym na przykład plutonie i spróbujemy poprawić, można powiedzieć, dzisiejszą bitwę, nie? No i tak. No, można. Dobra, no to w zasadzie tyle. Ja bardzo dziękuję za wspólny plutonik. No i cóż, na koniec jeszcze tak poinformuję, że jesteście w klanie For Fun. For Fun, tak. To nie wiem, może chcielibyście kogoś pozdrowić. Znaczy głównie jubilat. No to klan to na pewno pierwszą osobę, która miała ze mną iść do tego, czyli Marvin Sniper. Może, nie wiem, ogólnie pozdrawiam cały klan, tak powiem, żeby nie było, że uraziłem kogoś. Tak jest, pozdrawiamy cały klan For Fun. Jeszcze raz dziękuję za wspólną grę. Przepraszam za moje lamienie. CS63 wydaje się być bardzo fajnym czołgiem. Szkoda, że tak hamuje w czasie wyłączania tego trybu. No i tyle. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.